Dzień dobry, mamy dzisiaj 7 czerwca, wtorek, godzina 11.40. Nie mam dzisiaj nic mądrego do powiedzenia, więc pokażę wam kościół, który jest... Tam. Kościół wygląda tak. Co ciekawe, w miejscu, w którym teraz stoję, to był budynek, kamienica, która została zniszczona w czasie wojny, więc kościół nie miał takiego frontu. Był zabudowany mniej więcej do tego miejsca, w którym teraz stoję. A jeszcze przed samym kościołem, tuż przed tymi murami, też były budynki, więc generalnie front został zabudowany, no, już jakiś czas przed wojną i wojna trochę zaorała te okolice. Dzięki temu mamy widok na kościół. Mamy wejście od frontu, które raczej nie jest używane za często. Otwierane jest głównie na śluby i na jakieś uroczystości kościelne. I mamy taki mur wewnętrzny. Możemy sobie obejść. To jest wejście boczne, które jest częściej używane. Jak dzisiaj. Mamy otwarte boczne drzwi bocznego wejścia. Teraz jesteśmy całkiem z tyłu. Dalej idziemy wokół muru. Mam jakąś kapliczkę. I generalnie zupełnie nieuczęszczaną dróżkę. Co ciekawe, jak byłem mały, to te schody, które zaraz się pojawią, no, gdzie one są? Tutaj, przy wejściu bocznym całkiem. Nie były w ogóle używane. Były zablokowane i zarośnięte, także mało kto wiedział w ogóle, że coś takiego to jest. A jakiś czas temu je odnowiono i odblokowano. Tutaj teoretycznie też jest wejście boczne, ale ja go nie widziałem, żeby kiedykolwiek było otwarte. No i tutaj znowu wracamy do frontu. Jak byłem mały, to zawsze wydawało mi się, że mój kościół jest lamerski, ale jak popatrzymy na inne kościoły, to nie jest wcale tak źle. No więc tak to wygląda mniej więcej. Kościół mamy na rynku. Teraz jest mega widoczne. Wcześniej zasłaniamy kamienicę. Tuż obok widać zarys zamku. Na wprost jest urząd miasta i gminy. Po mojej prawej ratusz miejski. Trochę kamieniczek. No i tyle. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zasubskrybuj. No i widzimy się w następnym. Na razie, hej.